Hej, cześć, witajcie w świecie Empires and Puzzles. Ja nazywam się Baron i opowiem wam dzisiaj parę słów o mojej żółtej drużynie najazdowej. Tak się prezentuje ta drużyna. Po kolei od lewej do prawej będę opowiadał parę słów. Na początek Golin Bersti, zawodnik z trzeciego sezonu. Tylko cztery gwiazdki, ale bardzo dobry bohater, wzmacniający zdrowie reszty drużyny i też ma możliwość uderzyć przeciwników dość skutecznie. Takim no wadą jego jest z pewnością to, że się wolno ładuje. Takim szybkim leczącym zawodnikiem jest Motega z Wieży Magii, który przy każdym użyciu swojej umiejętności specjalnej ma szansę wyleczyć 15% zdrowia. Do tego, w zależności od naładowania, albo sojusznicze pomocne motyle nakłada, albo potworne motyle na wrogów, które jeszcze zmniejszają o 50% celność ataków, co jest bardzo dużo. Fajnie z nim współpracuje Ureusz, który, jeżeli wrogowie mają pomocników albo potwory, to zadaje dodatkowe obrażenie od piasku, co się bardzo ciekawie tutaj sprawdza. Devana, jej głównie używam do odwoływania wzmocnień celu i pobliskich wrogów, ale no też zadaje obrażenia. Bardzo fajnego ma tego pomocnika Rysia. On nieraz mi już skórę uratował, bo dzięki niemu ona bardzo potrafi swoją żywotność wydłużyć. I na końcu Ser Rostli, 280% obrażeń przechodzących po kolei po wszystkich celach. Bardzo fajne uzupełnienie. To jest zawodnik z wydarzenia wielkanocnego. Przeciwnik 4945, siła drużyny całkiem niezła, mimo tego, że ma tutaj jednego czterogwiazdkowego bohatera Kademona. Formacja podwójna, także na przodzie będzie Xonolpot fioletowy i Elena. No, Xonolpot jest fioletowy, także tutaj moi żółci zawodnicy się świetnie sprawdzą. Elena, nawet jeżeli uda jej się odpalić zdolność specjalną, no to powinna się tu przydać z kolei Devana z tą swoim zdolnością odwoływania wzmocnień. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak za każdym razem, gdy się gra jednokolorową drużyną, no to kluczowe jest, żeby mieć w pewnym sensie szczęście w losowaniu do tarcz, szczególnie na początku. Nie jest najgorzej, jest tych żółtych tarcz tutaj na planszy kilka, także nie powinienem na początku mieć problemów z pierwszymi atakami. Teraz jeszcze doszło kilka kolejnych, także tutaj mogę już Xolpoda skutecznie wyeliminować. Motega jest już naładowany, mógłbym go użyć, ale z racji tego, że jest dużo żółtych tarcz na planszy, spróbuję dociągnąć go na ten drugi level, w którym on będzie naprawdę bardzo skuteczny i będę mógł wam pokazać ten duet z Ureuszem. Także jeszcze spróbujemy tutaj troszeczkę popracować nad jakością. O, jest jeszcze parę żółtych. Super, cieszę bardzo. No i zostaje nam trzech przeciwników, no to już w tej chwili jest czysta formalność, ale zaczniemy właśnie od Motegi. Nakładamy wrogie potworne motyle. Teraz jeszcze z Ureuszem chwilę zaczekam. Najpierw muszę wykorzystać to, że oni są trzej w jednej grupie i zaatakować tymi obrażeniami obszarowymi. Także najpierw Rostli, teraz Devana. I teraz mogę wykorzystać Ureusza. No i jest pytanie, na kogo? Rozważałbym
przeciwnego Ureusza, który jest żółtym bohaterem i moi żółci bohaterowie będą mieli problem, żeby go wyeliminować, ale chyba zdecyduje się jednak na Alexandrine, to jest dlatego, że to jest lecząca bohaterka, także też lepiej ją szybko wyeliminować. I teraz spróbujemy to już na spokojnie dograć do końca. Zwróćcie uwagę, że piasek teraz robi swoje, także ja się nawet nie muszę bardzo śpieszyć. I w ten sposób kończymy tą partię. Bardzo dziękuję za uwagę w tym odcinku. To wszystko. Oczywiście subskrybujcie mój kanał. Czekam na komentarze z waszej strony, co byście może chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Dzięki i do zobaczenia.